Dobra. Dobrze, mam ten, mam sweter. Mam sweter z tym. Z tą. Jak ona się nazywa? Z drenażem. To mi się nie podoba. Tu jest za dużo, albo to powinno być tu. O. Tu będzie wisiała moja chusta. Nigdy jej nie pokazywałam w pełnej okazałości. Więc niech ona sobie tu wisi, ją potem założę, bo nie będę z tym kablem, z tym drenem chodziła. Tutaj jest jakieś fałdy są. Fałdy, susfały i inne regionalizmy. Herbatę sobie zaparzyłam. Idę po tą herbatę i zaraz opowiem o tej herbacie. Albo nie. Dobra, nieważne. Kto na to zwraca uwagę? Ja tylko. Świeczki są. Najważniejsze, żebym ja była. Bo ja muszę się tu patrzeć. Cały czas tu patrzę. To patrzenie tu to po prostu nosi znamiona narcyzmu. Strasznego. I znowu się gapię na siebie. Jezu! Cały czas się gapię na siebie. Jednak jestem po prostu naprawdę egocentryczna strasznie. Egocentryczna i narcystyczna. Właśnie te ekrany budują w człowieku taką osobowość narcystyczną, bo się człowiek gapi ciągle na siebie i podziwia. Dobra, nieważne. O, złoto. Złote, a skromne. I złotego już nie widać. I moją chustę widać. Moją chustę widać. Dobra, wyciągnę sobie tylko ten. O, mam. Mam tutaj różne bambetle, ale dzisiaj będzie krótko. Przede wszystkim mam herbatkę. O, herbatkę mam. Świątecznej już tej filiżance. Świątecznej filiżance. O, nie chce się wyostrzyć. Ja się schowam do filiżanku, ale on dalej nie chce się wyostrzyć. On na mnie ostrzy, bo ja jestem śliczna. Dobra, nieważne. Nie herbata jest tutaj najważniejsza. No dobra, mam parę rupieci, mam coś tam w głowie, chociaż niewiele. I ja myślę, że możemy szybko zaczynać, bo ściemnia się i trzeba szybko kończyć. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy niż zwykle, więc nie będę Was tak długo męczyć. Ja jestem w wehikule czasu. U Was jest już grudzień, u mnie jeszcze jest listopad, a dokładnie ostatni dzień listopada. No to cóż, co w dzisiejszym odcinku? Po pierwsze, w dzisiejszym odcinku powiem o herbacie, tak? Bo stwierdziłam, że skoro to są wełniane pogaduchy z herbatą, to może warto byłoby jednak czasem wspomnieć o tym, co ja tak naprawdę żłobię w tych kubkach i filiżankach. Częściej w filiżankach niż kubkach. Oczywiście będą włóczki. Nie. Słuchajcie, to nie jest debiut tego swetra, ale spokojnie. On jest już na ostatniej prostej. Będę o nim mówić. Powiem o tym, co wrzucam na druty, jak tylko go zblokuję. Powiem Wam o tym, jaki sobie sprawiłam kalendarz adwentowy. Powiem o tym, co dzisiaj do mnie przyszło, co sobie ostatnio kupiłam. Powiem wam o skarpetkach. I na koniec, nie powiem wam, o czym będę mówić. To będzie niespodzianka. Kto dotrwa do końca, ten będzie wiedział. Tak. No więc myślę, że słuchajcie, możemy zaczynać. No i teraz właśnie w związku z tym pytanie, co ja tutaj, o, co ja tutaj mam? Słuchajcie, ja generalnie jestem fanką herbaty po prostu czarnej. Nie przepadam za różnymi zielonymi, żółtymi, czerwonymi herbatami. Najbardziej lubię czarną i najbardziej lubię taką, która nie jest aromatyzowana, ale bez przesady. Nie jestem purystką, pijam też herbaty smakowe i nawet czasami pijam jakieś takie napary z jakiegoś suszu owocowego, jeżeli jest smaczny, ale no jednak czarna herbata to jest to, co ja lubię najbardziej.
No i właśnie dzisiaj akurat nie mam takiej czystej herbaty czarnej, tylko mam dzisiaj aromatyzowaną, bo jeżeli herbata jest fajnie podkręcona, ma fajny aromacik, jest ładnie skomponowana, w sensie aromat, dodatki są ładnie skomponowane z gatunkiem herbaty. Ja akurat osobiście mój ulubiony, no nie wiem, chyba będę dosyć prozaiczna, ale moim ulubionym gatunkiem herbaty to jest indyjska herbata z regionu Assam. Darjeeling, powiedzmy, ale dla mnie zbyt sianowata. Ceylon, no jest niestety, to jest znakomita herbata. Ceylońska jest znakomitą herbatą, ale niestety przez to, że stała się tak popularna już te dobre 100 lat z okładem, no to stała się no taką herbatą o niskiej jakości. Tam się trzeba naprawdę postarać, żeby znaleźć dobrą jakościowo herbatę ceylońską. Więc tak, Ceylon tak, ale taka najulubieńsza moja to jest Assam. Dlaczego Assam? Dlatego, że ma bardzo intensywny, słodowy aromat. Daje o, też takie ładne, taki ładny kolor, taką ładną czerwoną barwę. No i świetnie się komponuje z mleczkiem. No ja nie słodzę, ale też cukier ładnie dopełnia, nie zabija tego aromatu. Śmietanka jest idealna lub mleczko do takiej herbaty. No i świetnie się komponuje z różnego rodzajami aromatami waniliowymi, jakimiś takimi kremowymi i tak dalej. No i ja tutaj mam, słuchajcie, herbatę o nazwie Śniadanie w Krakowie z herbaciarni Five O'Clock. To jest moja ulubiona herbaciarnia. I to nie jest reklama, ja naprawdę lubię tą herbaciarnię. Ja jestem tej herbacie wierna już od wielu, wielu lat. To jest herbata, która jest aromatyzowana Earl Greyem i wanilią. No. I jest po prostu przepyszna. Piję ją już od wielu lat. I pomyślałam sobie, że na ten zimowy, no jesienny, jesienno-zimowe popołudnie będzie idealna. No dobrze, to tyle o herbacie. Będę Was, słuchajcie, zamęczać tymi tematami. A nie, przepraszam, to nie jest to tyle o herbacie. Sorry, miałam powiedzieć o kalendarzu adwentowym. Słuchajcie, w zeszłym roku sprawiłam sobie kalendarz włóczkowy. Kupiłam u Juleczkowni. W tym roku niestety no nic ciekawego nie znalazłam. Obejrzałam się z ręką w nocniku trochę też, bo ja się tak gdzieś dopiero jesienią zaczęłam rozglądać gdzieś tam we wrześniu. Okazało się, że to już ciutę za późno. Ale powiem szczerze, ja się w tym roku tak bardzo na kalendarz adwentowy dziewiarski nie nastawiałam. Nie myślałam o tym specjalnie. Gdzieś tam próbowałam się rozeznać. Patrzyłam do Hobby, bo tam jeszcze są chyba kalendarze adwentowe, ale mi koncepcja kalendarzu rozpakowywanego raz w tygodniu, bo tam jest właśnie chyba tak, że tam jest tylko kilka tych zestawów i one służą do wykonania jakiejś określonej rzeczy. No mnie się ta koncepcja nie za bardzo spodobała. Ja wolę codziennie coś, przez cały grudzień coś. Słuchajcie, tak jak mówiłam, u Was jest już grudzień, u mnie jeszcze jest 30 listopada, więc ja niestety nie mogę przy Was rozpakować mojego kalendarza. Zrobię to dopiero jutro, ale pochwalę się, co kupiłam. Tak. To jest kalendarz adwentowy, możecie wierzyć lub nie. To jest herbaciany kalendarz adwentowy. Tu się chyba, słuchajcie, to się chyba otwiera, a tam w środku jest po prostu zwykłe pudełko. Ale to jest mieszanka różnych herbat, o różnych smakach. Zielona, trudno. I jakaś truskawkowa, brzoskwiniowa, jakaś herbata zimowa, świąteczna, najróżniejsze herbatki, więc ja sobie codziennie będę wyciągać jedną saszetunię i będę sobie parzyć jedną herbatkę. Zdecydowałam się na coś takiego, bo powiem Wam szczerze, no jakoś tak nie bardzo mi się chciało wydawać pieniądze na, bo to nie jest drogie, to jest akurat dosyć tanie pudełeczko. Nie bardzo mi się chciało kupować ogromnego pudła, które by kosztowało strasznie dużo, a potem i tak by wylądowało w śmietniku, a w środku raptem będą 24 saszetki z herbatą. I nie każda mi pewnie będzie smakować. No bo ja na przykład zielone nie lubię. No, więc stwierdziłam, że chyba jednak wolę tę kasę wydać na co innego. Na dziewiarskie pierdoły na przykład. Albo włóczki. No. To słuchajcie, tyle o herbacie. Ja jeszcze wezmę łyk tej pysznej, waniliowo-elgrejowej. I słuchajcie, przechodzę do kolejnej sprawy.
Przepraszam, ale ja nadal jeszcze nie jestem do końca zdrowa. Przechodzę do następnej sprawy, bo już się zaczynam gotować. Chodzi mi o ten sweter. Opowiadałam wam... Zobaczcie, jaki nietoperz jestem. Jestem Batwoman. Ostatnio wam opowiadałam o tym swetrze. Mówiłam wam o moich przygodach związanych z tym swetrem. I jak strasznie po prostu się kompromitowałam na każdym kroku przy dzierganiu tego swetra. Trzy razy prułam. Trzy razy tak, trzy razy prułam. Prostowałam włóczkę. Zapomniałam, jak zamykałam oczka. Źle to no w ogóle. Katastrofa była z tym swetrem. Ja uważam, że to w ogóle wstyd i hańba, że coś tak prostego ja tak schrzaniłam, ale jest to też dla mnie nauka, że po pierwsze, jak robię próbki, to notować, wszystko notować. Nie tylko rozmiar drutów, ale długość żyłki, nie wiem, nawet chyba będę notowała, co w danym momencie oglądałam, co piłam, gdzie patrzyłam, jaka była pogoda, bo to wszystko ma wpływ. I po prostu no, może owocować różnymi przygodami później, więc to tak. Po drugie, po pruciu, niektóre włóczki wymagają prostowania i po prostu jeżeli się po pruciu ma taką włóczkę jak ta, to był single merino z Dan, czyli taka włóczka, która jest tylko skręcona, nie składa się z kilku, z dwóch, z trzech czy czterech, prawda, nitek, tylko to jest pojedyncza, tylko skręcona, to takie włóczki trzeba absolutnie prostować, bo one zamieniają się w chiński makaron i potem to wszystko wyłazi w robótce. Ale dobra, o tym, jakie miałam przygody, to sobie możecie obejrzeć w poprzednim odcinku, w 10, a konkretnie w drugiej części 10 odcinka. Natomiast ja szczęśliwie dobiłam, słuchajcie, ja chyba nie pokażę wam się, ale ja wiecie co, ja zrobię jakieś takie zdjęcia, żeby wam to zaprezentować. Ja mogę tutaj tylko tak, o, pokazać, jak, bo ja tak rozciągam ramiona, słuchajcie, dlatego, że no on ma charakterystyczny krój. To jest typ nietoperzowy swetra i no właśnie on ma tutaj tak dużo tego i to się tak zwęża do dołu. No i dalej kaszle. Udało mi się dobić do końca. Jedyne czego jeszcze nie zrobiłam, to nie zamknęłam oczek na dole przy ściągaczu, ale już wiem, że mogę mówić o sukcesie, nawet jeżeli schrzanie zamykanie oczek, to w dalszym ciągu nie będzie to taka tragedia, jak była do tej pory. A więc tak, sweter, słuchajcie, jest dokończony. Ja powiedziałam, że on nie będzie za bardzo grzał, ale ja siedzę w tej chwili w domu, pod spodem mam tylko sukienkę i już jest mi gorąco. W domu mam wprawdzie dosyć ciepło, ale jednak jest zima, na dworze jest minus, znaczy jesień, ale taka... Mamy piękną zimę tej jesieni. Więc ten sweter jednak grzeje, więc odszczekuję to, co powiedziałam ostatnim razem, że on no, nie będzie taki ciepły. Jest ciepły. Naprawdę, ja siedzę w domu i jest mi. A u mnie w domu wcale nie jest. Ja nie mieszkam w mieszkaniu, gdzie naprawdę zazwyczaj jest ciepło. Ja mieszkam w dużym domu, w którym też nie przesadzam z ogrzewaniem, bo ja nie lubię, jak jest za gorąco. No i właśnie. I pomimo tego, że mam tutaj, nie wiem, góra może 20 stopni, to jest mi już gorąco w tym swetrze. Tak więc jest sukces. Muszę jeszcze tylko go zablokować, zamknąć oczka na dole, zablokować i będę szczęśliwą posiadaczką wreszcie nietoperzowego swetra. O, tak najlepiej widać. Dobrze, rozebrałam się, słuchajcie, z tego swetra. Bo jednak było mi trochę za ciepło, ale teraz czuję, że z kolei w tym będzie mi za zimno. Więc mam ze sobą chustę. W ogóle ja nie wiem, czy wam kiedyś pokazywałam ją w całej okazałości. To jest moja chusta mech. Ona jest właśnie w takich już moim zdaniem świątecznych kolorach. Boże Narodzenie, bo jest zielona, czerwona. Bardzo ją lubię. Ja ją zrobiłam skończyłam w tym roku, zaczęłam w zeszłym roku. Chwaliłam się wam jakoś na początku tego roku, ale powiem wam, jaka jest historia. Nie będę wam tego pokazywać, bo to będzie kolejny dowód mojej po prostu dziwiarskiej indolencji. A tu nie o to chodzi.
Będą niestety takie przerywniki. Musicie mi wybaczyć. Jest to okres taki, jaki jest, mój szanowny. Nabawił się grypy, ja jeszcze nie. Ponieważ jeszcze nie wyzdrowiałam po poprzedniej chorobie, więc ja na razie muszę odchorować poprzednią, a potem już jak będę gotowa, to mogę zacząć chorować na następną chorobę. Ale wracając do chusty, słuchajcie, o co chodzi z tą chustą? Ja ją bardzo lubię, bardzo często ją zakładam. Ona nie ma cudownego składu, bo ona chyba w 100% się... Nie, przepraszam, ona się składa częściowo z akrylu, częściowo z bawełny. Ale ma bardzo ładne kolory i właśnie ona super, ja ją zresztą robiłam tak z myślą, że ona będzie gdzieś w okolicy Bożego Narodzenia w użytku, ale używałam ją przez cały rok. I ta chusta, tak jak powiedziałam, bardzo ją lubię. Ostatnio siedziałam sobie, coś dziergałam. Nie dziergałam. Byłam na jakimś spotkaniu. Siedziałam sobie, tak sobie tą chustą naprawdę zakładałam, zdejmowałam, coś oglądałam i słuchajcie, nie uwierzycie. Ja byłam taka dumna z tej chusty, jak to ją zrobiłam, bo to jest chusta na szydełku, to jest mech, mój pierwszy w ogóle w życiu. W ogóle pierwsza taka porządnie zrobiona praca na szydełku. Ja byłam taka dumna, że mi się udało, że ja to dobrnęłam do końca. I słuchajcie, ja ostatnio właśnie sobie siedzę, to było, nie wiem, dwa, trzy tygodnie temu, siedzę, oglądam tą chustę, patrzę, a ja na połowie chusty ją schrzaniłam. I dopiero teraz to zobaczyłam. I powiem wam, że ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Myślę, że gdybym ja wcześniej, ja myślę, że to dobrze, że ja dopiero teraz to zauważyłam, bo gdybym ja to zauważyła wcześniej, to ja bym ją spruła. Kupę roboty bym spruła na samym początku, sprułabym po prostu całą tą robotę, gdzieś tam te parę miesięcy temu, gdybym to zauważyła, na przykład przy, nie wiem, przy blokowaniu, czy przy jeszcze kończąc tą chustę, a tak już pachnęłam na to ręką, bo stwierdziłam, ona już jest i tak używana, więc już trochę się, prawda, ta włóczka to tak zużyła, więc, znaczy nie zużyła, ona się tak, no, zasiedziała się już tak. Związała się, przygryzła się jak świąteczna sałatka. Więc stwierdziłam, że dobra. Ale wiecie, jaki ja mam teraz zgryz z tym? Ja ilekroć ją biorę, to myślę, o Jezu, a tamte oczka pokrzywa. Bo wiecie, co ja źle zrobiłam? Jak jest środek tej chusty, to ja w pewnym momencie przeskoczyłam i nie jest zachowana linia symetrii, bo ja przeskoczyłam jednym oczkiem i nagle środek przeniosłam jedno oczko wcześniej. Katastrofa. No dobra, to tyle o... Już nie, dobra, bo wiecie co, jest grudzień, jest pięknie. U was jest grudzień, u mnie nie? U mnie jeszcze jest listopad. Aha, dobra, ja wiem. Ja jeszcze marudzę, bo u mnie jest listopad, a u was jest grudzień. I jak ja wskoczę w grudzień, to przestanę marudzić. Dobra, żarty na bok. Naprawdę kończę już... z narzekaniem, bo listopad się kończy, słota listopadowa się kończy, mamy piękną zimę tej jesieni, tak jak mówiłam. Trzeba przestać narzekać. No więc, tak jak mówiłam, sweter jest już, w zasadzie już dobija do portu. Jest na wykończeniu, to jest nawet mało powiedziane, że w zasadzie jest skończony. Ja jestem w tej chwili na etapie zamykania oczek ściągacza i on idzie do zblokowania i to już będzie gotowy sweter. Już za kilka dni będę w nim biegać. Ale powiem wam, dlaczego mi się tak śpieszyło z tym swetrem. Oprócz tego, że oczywiście, no... Sweter jest super. Ja po prostu chciałam mieć bardzo taki sweter, to już wam mówiłam, ale dostałam dodatkowego kopa i dodatkową motywację do dziergania tego swetra po targach Wool Fashion w październiku. Ponieważ ja wam pokazywałam moje łupy, ja sobie kupiłam taką włóczkę. Wielka ona jest, słuchajcie, ona jest ogromna, ja wam pokazywałam. Porównywałam z normalnym kokonem, no ja nie wiem jak nazywać, te kejki, to są kejki. Pokazywałam wam jak wygląda normalny kejk, taki standardowy, najpopularniejszy na rynku, a to jakie to jest duże.
Ona nie jest wcale większa niż normalne włóczki. Ona jest tylko po prostu tak skręcona, że tu są, że tu są po prostu luzy. Ona ma, ja wam zaraz wszystko powiem odnośnie tej włóczki. Ona ma 1400 metrów i to są 4 nitki. Więc są takie parametry, o takich parametrach włóczki, które są po prostu małe, no, ale ona jest akurat tak skręcona i tak wygląda. Ona jeszcze tutaj ma taką nieckę fajną. Nie, w ogóle sam kejk już jest fajny. Ja bym najchętniej go w ogóle nie rozwijała. Ale jak kupiłam tą włóczkę, to ja od razu się napaliłam, że zrobię sobie z niej sukienkę. Nie miałam bladego pojęcia jaką, bo ta sukienka, pomysł na sukienkę wpadł mi na targach. Tam była pani, a bo właśnie, to, gdzie ja to kupiłam? Ja to kupiłam w Lilopi. I tam w Lilopi była pani, która miała sukienkę właśnie z, też z tego swinga, bo to jest Lilopi swing, 50% meryno, 50% akrylu. I ona miała sukienkę z tego swinga. I ja sobie pomyślałam, że ja nie będę robić żadnej chusty, bo na razie obraziłam się na szydełkowe chusty. Pominięcie, ale nie, to jest w ogóle temat na osobny odcinek. Nie będę. Powiedziałam, nie będę marudzić, tak? Nie marudzę. Nie mówię dlaczego, wszystko jest pięknie, nie. Mówimy o miłych rzeczach. Idą święta. Ja zrobiłam tak naprawdę w życiu tylko jedną sobie sukienkę na drutach. To taka błękitna, w której występowałam w tym odcinku o ufokach. Tam ktoś się mnie nawet pytał w komentarzach, jaką mam bluzkę. Nie, to nie była bluzka. Słuchajcie, to była sukienka. Bardzo dobrze mi się ją robiło, bardzo przyjemnie. I pomyślałam sobie, że skoro tak dobrze mi się robi sukienki, no jedną zrobiłam. No ale to już zakładam, że po prostu inne też mi będzie się dobrze robiło. I zaczęłam szukać wzoru. No i słuchajcie, szukałam wzoru na tę sukienkę, bo ja wam powiem, że no nie chciałam niczego sama wymyślać, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, czego ja chcę. Więc szukałam no, trochę inspiracji, trochę szukałam no, informacji, co mi tak naprawdę po tej głowie chodzi i co tam naprawdę siedzi, no, czego ja po prostu chcę. No i szukałam i w końcu znalazłam wzór gotowy sukienki, która mi się podoba. I znalazłam, wybaczcie, ale ja muszę się posiłkować, znalazłam wzór, który się nazywa Catherine Sweater Dress. Autorstwa Johnego Skina. Tak, to jest facet, który tak naprawdę zaczynał od drewna. Stolarstwo. A jednak ma coś wspólnego z tym dzierganiem. Muszę to mojemu szanownemu powiedzieć, że jeszcze wszystko przed nim. Tak, ja historię tego projektanta możecie sobie przeczytać na Ravelry, na jego profilu. Natomiast, no, projektuje, słuchajcie, różne dzianinki fajne. No, a zaczynało od czegoś kompletnie innego. Ale to mniejsza o projektanta, znaczy nie mniejsza, bardzo się cieszę, że on jest, bo dzięki temu znalazłam sukienkę idealną. No, od razu zobaczyłam ją i ja wiedziałam, że to jest to. O, to jest właśnie to. To jest właśnie ta sukienka. Bardzo mi się spodobał ten kołnierz. Ten dekolt, taki właśnie wywijany, jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że ona taką delikatną, no, jakiś taki delikatny wzorek, ale nie rzucający się mocno w oczy. I bardzo mi się podoba, że ona jest właśnie krótka, taka do ciała, taka sexy, taka, no, taki jak po prostu lubię sukienki. Kiedyś w ogóle chodziłam w takich sukienkach. Może jest niemodna, ale mam to gdzieś. Oprócz tego zależało mi, żeby to był wzór, który nie będzie miał żadnych ażurów, żadnych warkoczy. No, tam wprawdzie jest na dekolcie delikatnie zaznaczony jakiś taki... ja jeszcze nie wiem dokładnie, co to jest. To wygląda mi trochę jak jakieś takie delikatne warkocze. Ale chyba nie do końca, jakaś taka szczepanka tam jest. Tam jest coś takiego, ja jeszcze dokładnie nie zgłębiłam tego wzoru. Na razie go sobie tylko kupiłam i ściągnęłam, nie wczytywałam się w niego, ale widziałam, że tam na tym dekolcie coś tam
takiego jest. No więc dlaczego mi zależało, żeby nie było żadnych tam struktur dodatkowych? No dlatego, że kiedyś Wam mówiłam, że ja generalnie nie lubię tego typu włóczek, ombre czy wzorzystych na ażurach, na wzorach strukturalnych, bo ja po prostu tej struktury na tego typu włóczkach po prostu nie widzę. Ja wiem, że to może nie jest taka pstrokacizna, wiecie, typu włóczka skarpetkowa, która ma wszystkie kolory, takie, taki melanż, tylko to jest delikatne ombre i te przejścia są subtelne, ale jednak mimo wszystko mnie się to nie podoba, ja to widziałam na różnych pracach. Ja jednak warkocze, ażury, to wolę, żeby to było w miarę jednolita kolorystyka, żeby włóczka była w miarę jednolita. A więc to będzie Catherine Sweater Dress. Ja już się nie mogę doczekać, aż wrzucę i zrobię próbkę. Na chwilę bym w ogóle próbki nie robiła, już bym jechała, ale wiemy wszyscy, ja się też już nauczyłam, że próbki są bardzo ważne. Dobrze, więc Lilopi niedługo wskakuje na drut. No i słuchajcie, ja mówiłam Wam przy okazji tego kalendarza herbacianego. Kalendarza. To by uwierzył. Ale tak, tego kalendarza herbacianego mówiłam Wam, że no nie chciałam kupować sobie żadnego wielkiego pudła. Czegoś, co po prostu i tak pójdzie na śmietnik w końcu, a wydam kupę forsy, no bo można pieniądze lepiej wydać, prawda? I ja wydałam te pieniądze lepiej. Słuchajcie, można nawet powiedzieć, nie kupiłam drogiego kalendarza herbacianego, zaoszczędziłam. Tak zaoszczędziłam. O, właśnie. Tak zaoszczędziłam, słuchajcie. No i teraz Wam tutaj poszeleszczę i pokażę Wam, co ja tak nakupowałam za te zaoszczędzone na kalendarzu adwentowym pieniądze. Nie, no, prawda jest taka, że nie tylko, że nie zaoszczędziłam, ale jeszcze dołożyłam do tego biznesu z włóczkami, więc... Ale nieważne, słuchajcie, to jest... To myślę, że każda z Was powie, że szczęśliwi pieniędzy nie liczą. Dobrze, oszczędziłam Wam tego szelestu. Ja tylko sobie wezmę łyczka tej mojej pysznej herbaty. Ja myślę, że jak ja będę ten kalendarz adwentowy herbaciany rozpakowywała i będę piła, to od czasu do czasu Wam coś powiem o tej herbacie, jakąś tam recenzję wrzucę. Czy to był dobry pomysł z tym kalendarzem, czy nie? Dobra, słuchajcie, wracamy do tych moich zakupów. Dzisiaj odebrałam z paczkomatu. Kupiłam sobie w Mila Druciarni. Milej Druciarni. Naprawdę nie wiem, jak to się odmienia, słuchajcie. Ja jestem językową nazistką. Dla mnie to strasznie ważne jest, żeby... Nie jestem polonistką, ale zwracam uwagę na poprawność językową. Jak nie potrafię czegoś powiedzieć, odmienić, to jestem zła. I znowu narzekam. Nie wiem, ten listopad jeszcze na mnie promieniuje, słuchajcie. Dobra, jedziemy do przyjemności. Pamiętacie, mówiłam a propos czapki w ostatnim odcinku, że zamierzam, jeżeli tylko mi się uda, dokupić włóczkę, dorobić w tej różowej, magentowej czapce, dorobić tam więcej tej czapki, tej dzianiny, ponieważ ja chciałam, żeby ona była zawijana na 3. A teraz jest zawinięta tylko... na 2, przepraszam. Na 2 zawinięta, a w tej chwili tylko zawija się na 1. No i opowiadałam Wam historię, że niepotrzebnie kupiłam tylko jedną włóczkę na targach, że trzeba było kupować 2, ale ja byłam przekonana, że mi jeden motek wystarczy. Okazało się, że oczywiście mi nie wystarczył. No i potem chciałam dokupić tej włóczki, jej nie było, ale już jest, słuchajcie, jest ta włóczka, pojawiła się i ja czym prędzej w ramach Black Friday kupiłam sobie, uzupełniłam sobie tą włóczkę, której też recenzja w ostatnim odcinku się pojawiła. To jest włóczka dla przypomnienia Katia, brandu Concept, a włóczka nazywa się Reiki. I ja polowałam na ten piękny magentowy kolor. Dla przypomnienia, bo ja tam jakieś głupoty naplotłam na początku poprzedniego odcinka, że to jest rzekomo zwykła wełna, coś tam. Ale to tak naprawdę jest 60% alpaki, 29%
merynosa i 11% poliamidu. I ja Wam mówiłam, że ja podejrzewam, że ten poliamid, teraz mam w ogóle, mogę Wam pokazać tą włóczkę. O, widzicie? Ja nie wiem, czy to tutaj coś mi się, próbuję się tak, nie no, na rękę wyostrzę. No. Nie wiem, czy ja Wam ją pokażę. O, słuchajcie, włóczka wygląda tak. No nie mogę Wam tego pokazać bez rozpakowywania, no. Może ja się po prostu uchylę. O, coś się uda? Nie chcę się wyostrzyć, słuchajcie. Nie chcę się wyostrzyć. Dobra, mogę się chować, ale to nic z tego nie wie. Dobra, ale mniej więcej, słuchajcie, ta włóczka wygląda w ten sposób. Mówiłam Wam, że ona jest inna niż ten. O, widzicie, ona nawet się tak skręca. Tutaj się dzieją jakieś dziwne rzeczy. No, więc... to jest właśnie ta włóczka. I też Wam mówiłam, że ona nie jest zbyt jadowita. I nie jest. Naprawdę ten merynos bardzo ładnie pacyfikuje tą alpakę. Więc będę będę pruła kawałek mojej czapki, żeby dorobić więcej. Dla przypomnienia, tą czapkę robiłam z mieszaniny właśnie tej Kati Concept, tej Reiki. I do tego wmieszałam piękną magentową Twisty Merino od Misnicki. Więc, a tamtej jeszcze mi zostało mnóstwo, ja myślę, że ja jeszcze mitenki zrobię z nich, bo mi zostało mnóstwo tej włóczki. No dobra, więc to jest jeden zakup, słuchajcie, bo był Black Friday, ja w ramach Black Friday to kupiłam, więc no co no, na Black Friday kupię tylko jeden motek, hello, żarty. Więc wiedziałam, że jeszcze coś dokupię, no nie? Jest przecież promka. No i kupiłam coś takiego. Powiem Wam, że ja no nie jestem... Nie no, ale nie, ale właściwie no nie jestem ogromną fanką tureckich włóczek. Pomimo tego, że turkologię studiowałam przez 2 lata. Ale jakoś z tureczyzną nie jestem za pan brat. Chociaż powiem Wam, że ja mam plany przypomnieć sobie trochę język turecki, ponieważ Turczynki robią naprawdę świetne rzeczy i bardzo mi się podobają różne wzory tureckie, jakieś takie tutoriale, które się pojawiają na YouTubie, naprawdę robią fantastyczne rzeczy, no. Tylko te włóczki, ja nie jestem fanką tych włóczek, bo tam jest bardzo dużo, wśród tych tureckich włóczek jest bardzo dużo sztuczyzny. No a ja z tym akrylem to tak różnie, no, no nie to, że w ogóle nic, no nie jestem, mówię, ja nie jestem w niczym purystką, ale no nie. No ale słuchajcie, kupiłam sobie, bo zobaczyłam w Mila Druciarni, że takie coś jest. Nie wiedziałam o tym, że Alize wypuściło coś takiego. One są takie fajnie zapakowane, takie długie moty. I to jest włóczka skarpetkowa. Zaraz Wam powiem, dlaczego ja tyle o skarpetkach mówię. To jest włóczka skarpetkowa. No tutaj oczywiście propozycje różne, tam różne, różniste, co by tutaj nie można było zrobić z tego. Ona jest troszeczkę cieńsza niż standardowa włóczka skarpetkowa, bo to w 100 gramach jest 420 metrów, więc ona jest trochę cieńsza i fajnie, ja się cieszę, dlatego że skarpetki robione na drutach są no jednak grubsze niż normalne i z tymi butami to różnie bywa, więc spoko, mnie się podoba i kupiłam sobie takie 2 kolory, kupiłam sobie taką nie wiem, limonkę, kupiłam sobie, ja nie pamiętam, jak to było nazwane, ten kolor, ale to jest taki beżyk. I słuchajcie, ja kupiłam te włóczki, dlatego że pokazywałam Wam w odcinku tym o ufokach takie skarpetki, które zaczęłam na takiej strasznie pstrokatej, pięknej, fioletowo-biało-różowej włóczce, pięknej, którą kupiłam w Biwul albo w... O Jezu, nie pamiętam. To zobaczycie na pasku. Mój paskowy przygotuje paski. Ale w każdym razie ta włóczka, no niestety nie było na niej widać kompletnie. Kompletnie nie było widać wzoru. A wzór, to był wzór od Iwony Erickson. Game of Spring.
bardzo ładne skarpetki z taką dużą ilością różnych tam warkoczyków, przeplatanek. No, to tak jak Wam mówiłam, nie, absolutnie ja muszę mieć jakąś taką jednolitą włóczkę i stwierdziłam, że ja sobie po prostu wypróbuję te włóczki z Alizę właśnie na tym wzorze. One są jednolite, będzie wszystko pięknie. Więc wzięłam to, będę robiła z nich. Ale słuchajcie, ponieważ idą święta, to była też włóczka świąteczna w Milej Druciarni i postanowiłam kupić sobie coś takiego. To jest włóczka Relany Flotte Socke, po prostu tego produktu właśnie Relany skarpetkowego. I ona, oprócz tego, że ma te kolory świąteczne, czerwony, zielony, szary, Bóg wie jaki jeszcze, to jeszcze ma błyszczącą nitkę w środku. A wiecie, że ja lubię błyszczące rzeczy. No to stwierdziłam, że biorę, zrobię sobie skarpetki. No i właśnie. I dlaczego ja ciągnę o tych skarpetkach? No w ogóle to są właśnie moje zakupy z Mila Druciarni. A jeszcze czekajcie, bo ja nawet nie wiem, ja tu mam jeszcze coś. Krówkę chyba. Poszeleszczę trochę. Tak, krówkę. Jeszcze dostałam króweczkę. Dziękuję bardzo. Niestety jej nie zjem, jestem na diecie, więc popatrzę sobie. No dobra, wróćmy do skarpetek, bo ja znowu marudzę. Znowu narzekam. Zamiast powiedzieć, jestem na diecie, czuję się lepiej, jestem zdrowa, to nie jestem na diecie. Mogę jeść słodycz. To się wytnie. Dobrze, wróćmy do skarpetek. Słuchajcie, dlaczego ja o tych skarpetkach? Ponieważ, tak jak mówiłam, jesteśmy w wehikule czasu, Wy już jesteście w grudniu, ja jestem w listopadzie, chciałam być we wrześniu. Aż taki dobry mój wehikuł czasu nie jest, niestety. Jestem w listopadzie i dzisiaj, ja dlatego tak pędzę, dlatego że słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Dziergania Skarpetek, organizowany przez Iwonę Eriksson właśnie. I ja co roku bawię się zawsze ze wszystkimi, biorę udział w konkursach, oglądam skarpetki wszystkich dziewczyn, które tam się na stronie na Facebooku wystawiają. Sama też coś tam wrzucę na druty albo po prostu chociaż przerobię tak dla zasady. Nawet jeżeli nie mam czasu, to dla zasady wezmę, przerobię akurat tego dnia skarpetki. Jeżeli coś innego mam na warsztacie, to zostawiam to na jeden dzień i chociaż przynajmniej sobie tam skarpetunie jakieś zrobię. No i słuchajcie, Iwona wymyśliła taki szybki kal. On będzie chyba trwał kilka dni tylko, na szybkie skarpetki. Skarpetki są tajemnicze, więc ja jeszcze nie wiem dokładnie w ogóle o co chodzi. Ja tylko wiem, że trzeba wziąć jakąś włóczkę grubszą niż zwykle. No i u mnie zalegała taka włóczka grubsza niż zwykła, skarpetkowa, którą kupiłam nie wiem dlaczego i nie wiem po co, dlatego że jak generalnie mówiłam przed chwilą, nie lubię skarpetek, znaczy lubię grube skarpetki, natomiast no one mi nie wchodzą do buta. Więc ja kupuję zazwyczaj włóczki cienkie, a jak już są w ogóle takie jeszcze cieńsze, skarpetkowe, to w ogóle super. I mnie nie przeraża dzierganie na drutach 2 mm, 2,25, naprawdę, nie. Dla mnie skarpetki się zaczynają od 2,5 w dół. No. No ale kiedyś, dawno temu, kupując z włóczkę Regia z firmy Schachenmayr, była kiedyś recenzja tej włóczki u mnie, ja kupiłam kilka motków różnych. I kupiłam motki, które zostały zaprojektowane przez Arne i Carlosa, takich dwóch projektantów, vlogerów. Oni są taką parą szwedzko-norweską, na stałe mieszkają w Norwegii i są właśnie projektantami. I oni zaprojektowali, między innymi oni, bo też wielu różnych innych projektantów, kolorystów, między innymi chyba Café Facet też coś projektował dla Schachenmayr właśnie, jeśli chodzi o kombinację kolorów. Oni między innymi zaprojektowali włóczkę, całą linię włóczek w różnych takich fajnych, fantazyjnych wzorkach. No i ja
rzuciłam się na to, jak było tam, nie wiem, 2 lata temu chyba kupowałam te włóczki. Rzuciłam się, kupiłam. I jak przyjechały te włóczki, to ja zobaczyłam, że ja kupiłam wśród nich jedną włóczkę grubszą. Ona jest włóczką typu 6-ply. Ja kupiłam głównie 4-ply, czyli 4-nitkowe, ta jest 6-nitkowa. I ta włóczka ma parametry takie, właśnie szukam, że w 150 gramach, więc ona jest 150-gramowa, mieści się 375 metrów. Tak więc, no, ona jest, no, trochę grubsza. A Iwona proponuje do swojego kalu włóczkę Novity Seven Brothers. I ja, no, nie mam, na szybko nie kupię sobie tej włóczki, nie zdąży do mnie przyjść tak tego, bo ja się o kalu wczoraj dowiedziałam. Więc stwierdziłam, że ja wezmę coś od siebie. Zresztą w tym roku dosyć sporo osób starało się walczyć ze swoimi zapasami, więc ja też staram się w tym roku trochę tak poskromić te moje zapasy. Więc stwierdziłam, że ja wezmę tą włóczkę, która zalega, z którą naprawdę nie wiedziałam, po co ja ją kupiłam, czy to nawet nie było jakaś pomyłkowy, czy to nie był jakiś omyłkowy zakup. Więc ja stwierdziłam, że ją biorę do tej pracy i zobaczymy. No ona ma wprawdzie wzorek, no nie wiem, jak ona się zrealizuje na tym tajemniczym kalu Iwony, zobaczymy. W razie czego mam jeszcze tą i będą świąteczne skarpetki. One też mają wzorek, one też są jakieś takie wzorzyste, ale ja myślę, Iwona powiedziała, że to są proste skarpetki, nie mają tam jakichś żadnych żakardów, nie ma tam wystarczy jeden motek, nie ma żakardów, nie ma żadnych wzorów strukturalnych, więc liczę na to, że ja będę mogła wykorzystać sobie którąś z tych dwóch. No ale oprócz tego, pozostając w temacie skarpetek, to były wszystkie moje zakupy, tak, to jeśli chodzi o Milą Druciarnię i Black Friday. Jeśli chodzi o skarpetki, to ja postanowiłam wrócić, bo też okres przedświąteczny, więc trzeba coś jednak wrzucić na te druty takiego świątecznego i szybkiego. Ja w tym roku nie będę robić żadnych ściereczek, ocieplaczy, ogrzewaczy do imbryków i tym podobnych rzeczy. O tym, co w tym roku przygotowałam, jakie propozycje dla Was, to na końcu tego odcinka. Natomiast ja postanowiłam sama dla siebie wreszcie skończyć to. Wreszcie skończyć te świąteczne skarpetki, bo one są naprawdę proste i to jest wstyd, że ja jeszcze tego nie skończyłam. No. I jak Iwona na dniu dziergania skarpet rzuciła hasło, że pokażcie się ze swoimi skarpetkami, pokażcie, co będziecie dziergać w tym dniu, to ja stwierdziłam, że ja się zabieram za to i zrobiłam szybko wczoraj zdjęcia, wrzuciłam na fanpage tam, żeby się pochwalić, no i już ściągaczyk leci, już leci ściągaczyk. Prawdzie on już został zaczęty dawno temu, bo ja już się nim popisywałam na odcinku z ufokami, ale ja już dzisiaj tam parę oczek zrobiłam. Nie miałam za bardzo czasu, ale już coś. No, tak jak mówiłam, dla zasady, żeby chociaż. Ja wiem, że jak to już ruszyłam z miejsca, to już jakoś myślę, że poleci, że w święta będę miała te skarpetki. No i słuchajcie, dobiliśmy tutaj z tymi moimi planami na najbliższe tygodnie. Udało mi się pochwalić tym, co skończyłam. No i teraz chciałabym Wam powiedzieć, co zaplanowałam dla Was na ten okres przedświąteczny. Łyk herbaty z mojej świątecznej filiżanki. No i moi drodzy, na zakończenie chciałabym Was zaprosić do wspólnego wydziergania ozdób choinkowych. Tutaj, jak widzicie, w tle cały czas towarzyszyła mi choinka, o której napomknęłam. Choinka jest ubrana w takie nietypowe dekoracje, ponieważ są tam różne
bombki robione na drut, jakieś czapeczki, wianki, łańcuchy nawet dwa robione na drutach i na szydełku. Więc właśnie do zrobienia takiej choinki chciałabym Was zaprosić. I w związku z tym przygotowałam dla Was cykl tutoriali, na których pokazuję, jak zrobić bardzo proste, naprawdę nie wymagające zbyt jakichś takich niesamowitych umiejętności, dekoracje świąteczne. No i ja te tutoriale na te ozdoby będę publikowała tak w grudniu, tak mniej więcej co kilka dni. Mam nadzieję, że skorzystacie, że zrobicie razem ze mną trochę takich różnych ozdóbek i wylądują one na Waszych choinkach w święta. No i mam też cichą nadzieję, że się pochwalicie swoimi choinkami, na których zawisną tego typu dekoracje. Co należy wiedzieć na temat tych projektów? Po pierwsze, są one bardzo proste, tak jak powiedziałam. Nie wymagają jakichś niesamowitych umiejętności. Więc każda osoba, myślę, umiejąca robić prawe, lewe oczka, może spokojnie do tego podejść, a po drodze może nawet się jeszcze czegoś nauczyć, bo na przykład taka bombka, to jest akurat bombka, którą ja Wam w zeszłym roku pokazywałam, bo ja ją zrobiłam w zeszłym roku, no ona w zasadzie wymaga tylko umiejętności prawych, lewych oczek, a przy okazji można się nauczyć, w jaki sposób się pracę zwęża. Więc można się nawet czegoś nauczyć, jeżeli ktoś ma bardzo podstawowe umiejętności robienia na drutach. Więc tutaj mamy różne bardzo proste techniki, nie będzie tutaj żadnych warkoczy, ażurów ani żakardów, aczkolwiek jeżeli ktoś będzie miał ochotę wzbogacić swoją pracę o coś od siebie, to jak najbardziej ja chętnie też zobaczę, co ciekawego zrobicie. Więc po pierwsze, jeśli chodzi o umiejętności, to absolutnie bardzo podstawowe, to nie są rzeczy zbyt skomplikowane. Po drugie, co trzeba przygotować? Resztki włóczek. Absolutnie nie kupujemy żadnych nowych włóczek na te prace. Wykorzystujemy to, co mamy w domu. To, co nam się wala, co zostało i na nic się nie zda, a szkoda nam wyrzucić. To, co może wkrótce być obiektem zainteresowań moli. Żeby po prostu jednak ich tu nie zapraszać do tych naszych zbiorów włóczkowych, to pozbądźmy się tych wszystkich walających się gdzieś tam na dnie szaf, szuflad, pudeł, skrzynek, małych minimotków, mikroprecelków i różnych resztek. Więc wykorzystujemy resztki. Zresztą, tak jak tutaj spojrzycie na moją choinkę, ona nie jest jednolita kolorystycznie. Ja się wprawdzie bardzo starałam, żeby gdzieś tam te kolory zachować, żeby ona była taka, no wiecie, no w miarę monochromatyczna, ale to mi się nie udało. Dorwałam w końcu jakieś dwa motki, zielone i czerwone, ale generalnie mam tutaj rzeczy, które no na przykład, o, spadło mi tam coś. Na przykład mam inną jeszcze bombkę, też wykonaną z resztki jakiejś włóczki skarpetkowej, która nijak się nie ma do tamtych kolorów, ale to nie ma, mi się wydaje, takiego znaczenia, ponieważ choinka powinna być kolorowa. Więc wykorzystajmy przede wszystkim resztki. I tutaj jedna uwaga, jak będziecie dziergać te dekoracje, to nie wyrzucajcie ścinków. Bo one też nam się przydadzą. Nie będę nic mówić więcej, ale ścinki zbierajcie do woreczka. Słuchajcie, ja mam gdzieś woreczek już taki na ścinki, więc je pomału zbieram, bo te ścinki też nam się przydadzą. No właśnie, włóczki. Włóczki będą, oczywiście są mianownikiem wspólnym wszystkich tych tutoriali, natomiast nie wszystkie dekoracje będą wykorzystywały druty albo szydełka. Więc bądźcie przygotowane na niespodzianki, że pojawi się coś zupełnie niedzierganiowego, ale z wykorzystaniem włóczki. No i trzecia rzecz. Niektóre z tych rzeczy możecie też zrobić wspólnie z dziećmi. Więc te z Was, które mają dzieci i chciałyby je zaangażować, zapewniam, że też coś się znajdzie. Mam tutaj w domu ręce chętne, dziecięce do pokazania, więc one również będą prezentowały, zaprezentują coś,
co będzie się idealnie nadawało również do wspólnego zrobienia z dziećmi. No i ostatnia rzecz, jakie jeszcze rzeczy będą potrzebne? No to, co zwykle nam jest potrzebne przy dzierganiu. Tak jak powiedziałam, włóczki, druty, szydełka, jakieś znaczniki, nożyczki, czyli to, co standardowo mamy w domu. A to, co będzie niestandardowe, to dam znać. Tak więc zapraszam Was gorąco do wspólnego dziergania dekoracji choinkowych. Raz jeszcze namawiam Was do wykorzystania moich propozycji i powieszenia ich na świątecznej choince. No i mam nadzieję, że będziemy się fotografować z tymi choinkami i się gdzieś tam na Instagramie będziemy chwaliły tym, co zrobiłyśmy na święta, na drutach, na nasze choinki. Zapraszam Was jeszcze raz serdecznie, a na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który jeszcze w grudniu też się pojawi. Do zobaczenia!